Witam serdecznie uczestników streetballa, czyli koszykówki pod chmurką. Jak wam się podoba tutaj w Katowicach? Już macie jeden mecz za sobą, tak? Ładne koszulki. Może historię krótką tych koszulek. Jak zdobyliście te... W Gdyni byliście? To nie jest streetball. To jest 3x3. Troszkę się różni, bo wprowadzają na olimpiady. Normalnie 3x3 się gra na pół boiska koszykarskiego. Normalnie przepisy są, nie? No, ale podobny do streetballa. Które miejsce jeszcze tam mieli? Pierwsze. Ty też grałeś? Pierwsze i drugie. I co się dostali za pierwsze miejsce? Za pierwsze miejsce bom do sklepu. Do basketmani na 80 zł. Koszulka, karty do gry i zaproszenie na mecz Trefla Sopot. Zabiłeś na tym meczu Trefla Sopot? Że? Dopiero pojedziesz. Znaczy ja akurat zajęłem drugie miejsce, tam koledzy zajęli. A koszulki dostawali wszyscy? Tak. Mieliście? Za pierwsze i drugie miejsce takie treningi. To dobrze. Wy tu gracie w kategorii kadeta, tak? Nie. U14. U14? Szykujecie się do swoich pierwszych mistrzostw Polski? No. Ile drużyn ze Śląska awansuje? 4, nie? A 20 jest. 4 na 20. Na które miejsce liczycie? Pierwszy. Jako drużyna? Pierwszy. Ale jak, pod jak nie będziecie grać? W Katowicach, w Mosie, tak? No tak, w Mosie. A wam jak poszło? Bo takie smutne twarze. Niestety przegraliśmy. No ale graliście z faworytem do złota. Z reprezentantami województwa śląskiego. To nie jest tak lekko. A dużo jeszcze przegrali? 14 dla. Dwa? No to następny mecz będzie lepiej. W każdym turnieju, w każdym meczu są przegrani i wygrani, nie? Potem karta się odwraca. Jak się podoba tutaj? Dobrze, szczerze, jak wygramy z Mosem, to idzie. Wolelibyście w hali grać? No. W hali zagramy, jak się rozgrywki zaczną. Cała zima, cała jesień. Najwcześniej zaczyna kategoria wasza kadet. 24 drużyny. W połowie września zaczynamy. UKS Katowice. Dla kadeta? Zawsze jest najszybciej. Połowa września już powinno być. Ale jeszcze nie ma rozpoczęcia. Tu jest pan Krasucki, się możecie zapytać. On wiele rzeczy wie. Tylko go tam nie widzę, tam gdzie stoi. Tak. Wyście też byli w Gdyni? Tak. Bo wszyscy, co mają te koszulki, to byli w Gdyni. No bo to byliśmy najbliżej. Piękne miejsce, nie? No, ale to Fibowski. Nie narzekaj. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Ja trafiam trójki bez względu, w jakim miejscu w Polsce jest. Jestem. Macie trenera? Co jeszcze więcej trzeba? Zawsze przegrani będą narzekać, albo to na złe miejsce, albo na trójkę. Tu większość, panie Masłowski, jest tutaj z Katowic, nie z Mosu. Dziękujemy, że pan tym chłopakom paja to, że mają ten basket uprawiać. Nie tylko można. Za chwileczkę kolejny mecz. Ja zrobię kolejny filmik już z meczu. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej ze streetballa w Katowicach pozdrawia Zibi i... No i kto? UKS SP27. Mikrusy. Mikrusy.